Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, znaczy w sumie pierwszym z tej serii. Ja jestem Masny Jim, a dzisiaj gramy sobie w grę Bus Simulator 21 i trochę będzie przeklinania, trochę będzie wyzywania, no bo wiadomo, no ta gra lubi mi moje wycieraczki włącze. No i właśnie o to mi chodzi, nie? Ta gra lubi mi sprawiać problemy, jak się nie dojedzie na czas i w ogóle. Także może być ciekawe. Nie wiem, czemu ja tak pomału jadę. Nie wiem, choć szybciej w ogóle. Jeździmy sobie z Kanią, ponieważ w tej grze mi się najbardziej podoba. Najlepiej im wyszła moim zdaniem z Kania, ale też postaram się wam w następnym odcinku pokazać, nie wiem, Volvo czy jakiś inny autobus. No na ten odcinek bierzemy na tapetę z Kanię. Więc zaraz wam pokażę w ogóle, jak się zatrzymam na przystanku, jak to wygląda ta skania od środka. Bo moim zdaniem jest ciekawie. Tylko sobie cofnę teraz, bo znowu pojechałem za daleko. Cyk. Otwieramy sobie drzwi. Już wam pokazuję. No nie ma szału. Jest tutaj skania napisane. No, skustomowałem ją trochę tak pod siebie. Możemy sobie na przykład, nie wiem, zrobić. To jest fajne w tym busie, bo jeszcze grałem tego starego, że możemy sobie zrobić takie coś. Okej, akceptuj. Cyk. Jeszcze trzeba będzie zrobić miniaturkę, ale to ja się tym zajmę później. I widzicie, zostaw syba. Pisze. Więc no co, jedziemy dalej. No, czy obniżałem podłogę? Nie. Dobra, no to jedziemy dalej. To jest oczywiście elektryczny niestety. Bo szybciej by właśnie jechał nie elektryczny autobus, ale to wam pokażę w następnym odcinku jakiś taki nieelektryczny. A Volvo sobie zostawmy na późniejszy odcinek, bo Volvo jest elektryczny jeszcze. W tym odcinku będzie elektryczna. Jak widzicie, naciskamy sobie zwalniać. Analiza dnia wykładu. Tam, nie zwracam na to uwagi. Jedziemy dalej. Kurde, nic się ciekawego nie dzieje, więc chyba sobie sprawdzimy bilety. Oj, siadłem na... Właśnie na to trzeba uważać. Siadłem na fotel znowu. Trzeba w dół kamerę. No kurde. Aby bardziej w górę? Bo nie przejąłem tego jeszcze. Ale wiem, że kogoś tam pykło. Może nie mam tu. Tutaj byli państwo już. O, kolejny. Dobra, odpalamy. Z powrotem. Sobie tu pogaszę w sumie. Nie wiem, coś w sumie fajnie. Stawiono pasażerów. No to nie wiem, dobra, nie będziemy się wracać. Szkoda. Albo w sumie potem sobie zmienimy autobus, jak ta trasa będzie krótsza w sumie. Bo też chcę nagrać kilka odcinków z tej serii, żeby było coś ciekawego. Teraz wyjeżdżam, nie wiem, jak to będzie u mnie z nagrywaniem. Nie, normalnie przejazd. 5 zł, 2,20 to jest 3. Jak za dużo? Dobra, wiecie co, denerwuje mnie te bilety i ja je zaraz po prostu wyłączę. Wyjmowałem.
coś laguje trochę. A dziwne, bo właśnie nie powinno. Jednak coś jest nie tak. Dzwonek, jak ktoś stopa naciśnie. Są takie dziwne, nie? Niektóre. Ale najlepszy to jest dzwonek. No! Ojej, co by tu się stało? Masakra. No nie zdążyłem zwalniacza nacisnąć. To jest takie coś, że on hamuje silnikowo. Teraz to wciśniamy. I nam zahamował od razu. No jadę, machają już do mnie. Stop. Cyk, dobry czas. To się cieszę. No znowu. Nie mam czasu, człowieku. Miał jeszcze bilet włączysz. May I have a ticket, please? No co jest? Bilet ulgowy. Bilet całodzienny. Na jakiej podstawie ten on ma ulgowy? Następną będę stoi za nim. Thank you. Bilet dla seniora na jeden przejazd. Dobra. Właśnie lubię, jak mi zgodne dają, bo nigdy nie wiem, co mam wydać. Ten co? Ojej! Rominęliśmy kogoś, super. Zjeżdżaj, bo ja nie mam czasu, muszę jechać. Nie lubię tymi elektrykami, bo one są bardzo powolne, ale Scania akurat lubię. Nie, miałem się to zatrzymać. Nic nie gadało. Tu też nie. Ja w ogóle przystanku na mapie, nie ci chodziło. Tutaj pewnie stop. Koniec trasy? Koniec trasy. Jak za późno? Przecież nie wiem, minutę jechałem. Ludzie. Nie będziemy nic takiego kombinować tutaj. Ktoś mi nie wysiadł jeszcze. Wysiadać szybciej. Dobra, zmieniłem pierwszą. Cyk, jedź teraz. Mam. Cyk. Wszystko już się zaczęło pojawiać. Chyba ten pomarł włączony faktycznie, czy nie? A nie, bo to on chyba po drugiej stronie tym przystanek, co ja mam na nim być. Nie wiem, co to zrobimy. Trochę mniej umiejętne sobie. Powiedziałem, bo ja tego akurat. Co mi się boję.
tak chillowo zaparkowaliśmy. Co ktoś wsiada, nikt nie wsiada. Chodzę na rady. Dobra, jedę dalej. Cyk. Aż tak to w prawo, to ja nie chcę. Nie wiem, nie umiem tym manem jeździć, szczerze. On jest tyle dziwny. Nie, tam przystanę chyba, nie? Nie, tam przystanę patrzeć. Bo w ogóle mieliśmy jechać tam. Ale fajnie się nim wykręca, bo z kanią tak nie umiem się wykręcić. Tak nie... Gdzie to ja mam jechać? Tu? Tu mam jechać. Dobry czas, no widzicie, tyle się obracałem i teraz jest dobry czas, nie? A wcześniej nie było dobrego czasu. No nie chcę też, żeby ten odcinek trwał bardzo długo. Się pospieszę trochę z tą trasą. Ale chcę, żeby było ciekawe. Właśnie, jeżeli wam się podoba seria, to ta seria, co ją zapoczątkowałem, to zostawcie łapkę i ja będę wiedział, że mogę to nagrywać po prostu. Że jest po co. Czy ktoś to ogląda. Będą chcieli bilet jak nic. Love how these buses now arrive right on time. Człowieku, nie masz zgodnych. Nosi się przy dupie drogi. Pasażer słucha bardzo głośno. No i co ja poradzę? No? Mogę go nacisnąć jedynie. Gdzie on jest? Który to? Który? Oh, I'm sorry. Przycisz to. No, spodziewam sobie bilety. Nie chcę siadać, kurwa, na krzesło. No patrzcie, no próbuję go nacisnąć, nie? Nie chcesz skorzystać z siedzenia. Nie chcę korzystać z siedzenia, człowieku. Pokaż mi bidet i tyle, i będzie w porządku, no. Nie wiem, to już sprawdzałem, czy ta pani też. Dobra, jedziemy dalej, bo to jest trwało to za długo. Prawo, teraz w lewo, teraz będzie w lewo, tu będzie przystanek. Tak, dobrze pamiętam. Ja już żadnych biletów nie chcę, proszę. Nawet możecie tych biletów nie mieć. Jest! A nie, pyta o trasę. Zignoruj. Tak, wiem, że jechał. Bilet dla seniora, bilet na jeden przejazd. To jest właśnie to. Otrzymane pieniądze 20 zł. Weź, wydaj resztę, nie? Dobra, damy tak. 18. 20. Idziemy dalej.
I can't wait for the weekend. To będzie chyba koniec trasy, mi się wydaje. Oj, no, no chyba nie. No, człowieku. Nie, czekajcie, ja pod prąd pojechałem. Bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że mi się po prostu podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem. No i oczywiście jak zostawicie łapkę w górę, no to mi powiedzieć, czy w ogóle opłaca się to nagrywać. Także dzięki, do zobaczenia i trzymajcie się. Yo, elo.